Steam to gigantyczna platforma, na której znaleźć można absolutnie wszystko. Wysokobudżetowe megaprodukcje, gry niezależne, prawdziwe perełki i krapy. Spektrum jest niezwykle szerokie i mogłoby się wydawać, że każdy twór znajdzie tam swoje miejsce. Tym bardziej, że w ostatnim czasie Valve oficjalnie zrezygnowało z cenzury i wpuszcza na swoją platformę absolutnie wszystko, co nie jest oczywistym trollingiem oraz nie jest nielegalne. Zdarza się jednak, że firma podejmuje decyzję o wycofaniu jakiejś produkcji ze sprzedaży. A ponieważ, jak mówiłem, tolerancja pracowników Steama jest naprawdę ogromna, powody takiej interwencji z reguły są na tyle ciekawe i nietypowe, że warto o nich opowiedzieć. Nie przedłużając, zapraszam na krótki przegląd 10 gier, które zostały usunięte ze Steama. Zaczynamy od The Slaughtering Ground i przy okazji wszystkich produkcji studia Digital Homicide. Ekipa ta wsławiła się masową produkcją budżetowych, skleconych na szybko gierek, którymi zalewała Steama, naciągając naiwniaków. Oczywiście żaden nabywca nie był zadowolony z jakości zakupionej produkcji, więc recenzje były, delikatnie mówiąc, umiarkowanie przychylne. Twórcy postanowili jednak walczyć z niezasłużoną ich zdaniem krytyką za pomocą pozwów sądowych. Wytoczyli proces kilkuset użytkownikom Steama i wezwali Valve do ujawnienia ich danych osobowych. Włodarze Steama zareagowali jednak inaczej niż oczekiwali twórcy i z powodu, jak to ujęto, wrogiego nastawienia do użytkowników zakończyli współpracę z kontrowersyjnym studiem. Wszystkie tandetne potworki stworzone przez Digital Homicide zostały usunięte ze sklepu, a samo studio wkrótce zbankrutowało. Overkill's The Walking Dead to zapowiedziany w 2014 roku sieciowy survival na licencji tytułowych Żywych Trupów. Za produkcję zabrali się twórcy popularnej serii Payday, więc teoretycznie to się mogło udać. Gra zadebiutowała na Steamie w listopadzie zeszłego roku i zebrała nie najlepsze recenzje. Efekty pracy studia Overkill nie zadowoliły także właścicieli praw do marki The Walking Dead, którzy zdecydowali się zerwać umowę. W efekcie wstrzymano pracę nad konsolową edycją gry, natomiast edycja PC-towa została usunięta ze Steama. Problem w tym, że tytuł był sprzedawany również w droższej wersji Deluxe, która gwarantowała dostęp do 9 zaplanowanych dodatków, a te, co jasne, nie zdążyły zadebiutować. Aktualnie autorzy prowadzą rozmowy z właścicielami praw do marki The Walking Dead, aby jakoś rozwiązać zaistniały problem. Abstrakcyzm było niedrogą, nieskomplikowaną zręcznościówką, na którą z jakiegoś powodu reagowały niektóre antywirusy. Gracze zwrócili też uwagę na zaskakująco duże obciążenie komputera, które kompletnie nie przystawało do tak prostej, niemal symbolicznej oprawy graficznej. Okazało się, że abstrakcyzm tak naprawdę wykorzystuje moc obliczeniową komputerów, na których uruchamiana jest gra, do kopania kryptowalut, a konkretnie Monero. Oczywiście na konto dewelopera, który znalazł też ciekawy sposób na zachęcenie graczy do spędzania czasu z jego dziełem. Otóż za zabawę z abstrakcyzm gracze otrzymywali nagrody, wirtualne przedmioty do Team Fortress 2. Wystarczyło uruchomić grę i nie wyłączać jej przez wymagany czas, aby otrzymać prezent. Czas był regularnie podwajany, aby wymóc jak najdłuższe działanie zakamuflowanej koparki. Czyli 15 minut gry wpadała nagroda, 30 minut wpadała kolejna, 60 minut kolejna i tak dalej. Problem w tym, że przedmioty były fałszywe, a za niektóre z nich trzeba było dodatkowo zapłacić. Kiedy sprawa wyszła na jaw, Steam oczywiście usunął abstrakcyzm ze swojego sklepu. Kolejny przykład, w którym musimy potraktować całościowo wszystkie produkcje feralnego studia, a w zasadzie dwóch studiów, ponieważ oba zaliczyły bardzo podobną wpadkę. Polska ekipa Acram Digital, czyli autorzy m.in. Steam Rails to Reaches i 8 Minute Empire, podpadli fałszywymi, pozytywnymi recenzjami swoich produkcji. Musiały być wyjątkowo nieautentyczne, ponieważ zwrócili na nie uwagę zwykli użytkownicy Steama. Za całym tym zamieszaniem prawdopodobnie stał jeden z deweloperów. Pan Grzegorz Kubas wystosował nawet oświadczenie, w którym przyznał się do winy. Napisał, iż nie była to zaplanowana akcja, a emocjonalna reakcja na kilka niesprawiedliwych w jego ocenie recenzji. Zaznaczył także, że działał indywidualnie, bez porozumienia z resztą zespołu i poprosił o nieobarczanie winą pozostałych twórców. Za podobne oszustwo bana dostały wszystkie gry studia Nuriworks, czyli twórców np. Wild Buster, Champions of Titan. W ich przypadku była to jednak zorganizowana, zaaranżowana przez kierownictwo akcja. Deweloperzy mieli otrzymać maile z żądaniem wystawienia pozytywnej recenzji pod groźbą utraty pracy. Sprawa wyciekła, dotarła do pracowników Steama i spowodowała natychmiastowe zakończenie współpracy. W 2014 roku ze Steama wyleciała sfinansowana na Kickstarterze strzelanka Paranautical Activity. Jeden z autorów, Mike Mulbeck, wściekł się na należącą do Valve platformę, kiedy zorientował się, iż gra wciąż widnieje w sklepie jako Early Access, mimo że opuściła już to stadium produkcji. Miało to negatywnie wpłynąć na sprzedaż. Deweloper napisał kilka obraźliwych tweetów, w których nazwał Steama kawałkiem pieprzonego gówna, ale także ogłosił, że zabije Gabe'a Newella, założyciela firmy. Valve nie spodobała się taka forma dialogu i błyskawicznie podjęło decyzję o skasowaniu projektu studia, a agresywny deweloper, kiedy nieco ochłonął i zrozumiał swój błąd, ogłosił, że definitywnie wycofuje się z branży gier wideo. Narobił jednak niemałych problemów pozostałym twórcom, którzy zostali z gotową, ale zablokowaną na Steamie grą. Porozumienie udało się osiągnąć dopiero w lutym 2015 roku, kiedy prawa do tytułu wykupiła firma Digirati Distribution. Jest to jeden z niewielu przypadków, kiedy skasowana gra ostatecznie wróciła na Steama. Ride to Hell Retribution to chyba jedna z najgorszych, teoretycznie poważnych, profesjonalnych gier wideo w historii. W popularnym serwisie Metacritic tytuł może się pochwalić średnią ocen na poziomie 16 punktów na 100. Przez długi czas nikt nie spodziewał się nadciągającej katastrofy, więc finalny efekt był naprawdę piorunujący. Fatalny gameplay, oprawa graficzna i cała masa błędów sprawiły, że Ride to Hell Retribution było w zasadzie niegrywalne. Gra zbierała tak tragiczne oceny, że wydawca prawdopodobnie doszedł w pewnym momencie do wniosku, że nie ma co się dalej ośmieszać i trzeba zakończyć tę farsę. Tytuł zniknął ze Steama z powodu niewyobrażalnie niskiej jakości. Prawdopodobnie, bo nikt się z tej decyzji nie wytłumaczył. Devotion od ekipy Red Candle Games, czyli przygodówka z elementami horroru, to wyjątkowy przykład, ponieważ gra została przyjęta dość ciepło. Nie ma też żadnych problemów z prawami autorskimi, żaden deweloper nie życzył śmierci pracownikom Valve, prawdopodobnie nie pojawiły się żadne fałszywe recenzje itd. Devotion zostało skasowane ze Steama z powodów politycznych. Otóż twórcy ukryli w swoim dziele kilka żartów z prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga. Uwagę graczy zwrócił plakat z nazwiskiem przywódcy, Kubusiem Puchatkiem i słowem kretyn. Brzmi to może abstrakcyjnie, ale swego czasu w Chinach bardzo popularny był mem, w którym naśmiewano się z podobieństwa Xi Jinpinga do Puchatka. Potem odnaleziono także wirtualną gazetę, w której pojawiła się informacja, że pierożek, inne złośliwe określenie Xi Jinpinga, został aresztowany i skazany na śmierć. Chińczycy znaleźli też kilka innych nawiązań do tamtejszego prezydenta, chociaż niektóre wydają się być mocno naciągane. Złe intencje twórców zdaje się potwierdzać fakt, że za Devotion odpowiedzialne jest tajwańskie studio, a chiński rząd, jak wiadomo, uznaje Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję. Gra została skasowana ze sklepu Steama, ale tylko w Chinach. W pozostałych krajach wciąż jest dostępna. Kilka dni temu dość głośno zrobiło się o Rape Day, kontrowersyjnej produkcji studia Desk Plant, która miała w kwietniu zadebiutować na Steamie. Szum wywołała tematyka gry, której oficjalny opis prezentował się następująco. Kieruj poczynaniami groźnego, seryjnego mordercy i gwałciciela podczas apokalipsy zombie. Werbalnie nękaj, gwałć i zabijaj kobiety wedle uznania, aby posuwać fabułę do przodu itd. Musicie przyznać, że brzmi to niepokojąco. Burzliwe dyskusje między zwolennikami a przeciwnikami Rape Day nagłośniły sprawę i przyczyniły się do powstania petycji, której autorzy domagali się zablokowania kontrowersyjnej produkcji. Valve zdecydowało się zareagować i usunęło grę ze swojej platformy, argumentując to niemożnością ocenienia ryzyka, jakie niesie za sobą wydanie tej produkcji. Twórcy ogłosili, że nie zamierzają rezygnować i poszukają innego dystrybutora. Zobaczymy, czy uda im się takiego znaleźć. W zeszłym roku podobny los spotkał Active Shooter, czyli symulator szkolnej strzelaniny. Produkcja ta w założeniach miała pozwolić wcielić się w członka jednostki SWAT wysłanej do szkoły w celu unieszkodliwienia napastnika albo w tego właśnie napastnika strzelającego do niewinnych dzieci. Projekt wzbudził oczywiście wielkie oburzenie. Brytyjska organizacja Infer Trust zażądała wycofania produkcji ze Steama, a w Stanach Zjednoczonych, gdzie problem szkolnych strzelanin jest naprawdę poważny, powstała w tej sprawie petycja podpisana przez ponad 180 000 osób. Valve zdecydowało się skasować Active Shooter w dużej mierze także dlatego, że jego autor okazał się być twórcą przez firmę już wcześniej zbanowanym. A Beldiew, bo tak nazywa się ów deweloper, ma długą historię nadużyć względem klientów, wykorzystywania materiałów chronionych prawem autorskim oraz manipulowania recenzjami. Innym, nieco starszym dziełem Beldiewa było Picklet Rick, czyli prosta zręcznościówka inspirowana postacią z serialu Rick and Morty. Gracz wcielał się w tytułowego marynowanego ogórka i przemierzał proste lokacje, walcząc z przerośniętymi szczurami. Kiedy za sprawą popularnych youtuberów, którzy zaprezentowali to dzieło na swoich kanałach, o Picklet Ricku zrobiło się głośno, naruszenie praw autorskich zgłosiła firma Adult Swim. Twórca podpadł także faktem, że do stworzenia swojego dzieła wykorzystał gotowe asety. Beldiew tłumaczył, że Picklet Rick miał być tylko niewinną parodią, jednak bezwzględne Valve zdecydowało się usunąć grę ze swojego sklepu. I to już wszystko, co przygotowałem. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za Wasz czas i do usłyszenia.